Ostatni odcinek z tej gry wleciał 10 kwietnia, z tego co dobrze pamiętam. A mamy 3 sierpnia, jak to nagrywam. Jak wy to widzicie, to nie wiem, może to jeszcze dzisiaj wrzucę, może to wrzucę za kilka dni. Witam was bardzo serdecznie w grze Slime Rancher 2. Od dłuższego czasu chciałem się skłonić ją nagrać, więc dzisiaj jesteśmy tu. No i będziemy grać z naszymi pięknymi slajmikami. I odkrywać świat naszego pięknego rancho. O, się wszystko wczytać musi, dobra. O, jak ja dawno z nim byłem, jak ja się stęskniłem. Ach, dobra, pójdźmy spać. Do rana. Nakarmy te nasze głodne te. Ale one to przecież jedzą. Chyba to. Nie pamiętam. Wodna to jest chyba sałata? Tak mi się wydaje, nie wiem. Chyba dalej tu nie dodaję polskiego. One tego nie jedzą? Nie jedzą, to jest ich ulubione, tak? Tak. Już myślałem, że coś źle, jakiś błąd popełniłem. I musieli je tu mocno opróżnić z plortów. Dobrze, dokładnie je tu nakarmimy. To nie do ciebie. Gdzie to tu? O Boże. Chwila. Chwila, bo mnie tu coś oczka bolą. Wybrajcie te z gamy ma. Aj, to są tylko te ustawienia. Boże, te przejścia, jakie to jest piękne. Graphics, hike, myślę, żeby było dobrze. Stać nas na to, dobra. O, od razu ładniejsza grafika, dobra. Twój komputer już teraz wszystko utrzymuje, kurde, masz, zjedzce. Kurczoka wam nie dam, dobra. Chodźmy dalej tu nakarmić. Te mangosy miętowe są dla naszych tutaj honey slime'ów miodowych, miodkowych, tak dokładnie. Zjedzcie sobie, dobra. Rok i rybki uwielbiają oczywiście redbitki. Herdbitki, kurde. Nie rzodkiewki. Właśnie, rzodkiewka to jest redbit? Czy to było redbit? Nie pamiętam. I co to tu robi? A ty chcesz mi tu tara spowodować? Tak się nie robi. Nie chcemy tara w ekipie. To jest ich? To też jest ich. O, bym nic nie pomylił, bo to będzie lipa. Nie chcę tara. Dobrze. No i oczywiście fosfor slimy latające, nocne, uwielbiają truskawki. Q-berry. Wejdźmy z każdej strony. By na pewno każdy kotek był najedzony. I muszę sobie przypomnieć, co my tu mamy zrobić. No sorry, nie grałem w tę grę od 5 marca. Tak. Dobra. Co to są za slimy? Ty w ogóle jeszcze nigdzie nie spotkałem. To co to jest? Właśnie, czy tu będą na przykład się odblokowały? Bo jeszcze jeśli mamy tylko te slimy na razie w grze, to będę bardzo zawiedziony. Dobra, pamiętam, że mamy laboratorium i w laboratorium tu zawsze mieliśmy właśnie takie rzeczy. Bym to wolał umieścić dobrze. Na chwilę, co my możemy zrobić? Plorty opróżnimy, a potem coś pokupujemy, a potem pójdziemy na wyprawę. Jeśli nie w tym, to w kolejnym odcinku, bo myślę, że sobie zrobimy właśnie teraz więcej odcinków ze Slime Ranchera 2, żeby ukończyć tę grę. Jak też wiecie, na moim kanale zawsze było różne odnośnie filmów, a teraz skończyłem daily i chcę po prostu przejść każdą grę po kolei w swoim czasie.
A nie, że robię na przykład 300 filmów z jednej gry, a drugiej nie wrzucałem na przykład 2 miesiące. No to to jest niefajne. No a Simon 2 nie wrzucałem prawie 4 miesiące z tego, co mi się wydaje. To ja wam przyciszę grę albo siebie podgłośnie. Dobre. Oj, chyba za mocno. O, dobra. Teraz jest git. No, więc teraz będzie więcej Simon 2. Na przemian myślę ze Spider-Man Remastered, po to, żeby kończyć już te dwie gry. Dlaczego Spider-Man Remastered? Dlatego, że wychodzi za chwilę Spider-Man 2. Październik jest naprawdę niedługo, a czas wiemy dobrze jak zapinkala. No i chcę już na kanale mieć całą Lego Spider-Mana Remastered ukończonego. W dodatku jeszcze muszę Spider-Mana Milesa Moralesa ograć i wrzucić. To się boję, że mogę do października nie zdążyć, a na pewno w dzień premiery, mam nadzieję, że w dzień premiery, bo jak nie to kilka dni po, będzie na kanale rozpoczęty Spider-Man 2. Więc wow. Co ja robię? No i piszcie też, czy chcecie właśnie więcej Simon, czy dla dwójki, zostawiacie łapki w górę. Bo pamiętam, że wam ostatnie odcinki się podobały, tam fajnie wam się oglądało, były fajne wświetlanka, łapki w górę. Więc liczę, że tutaj wam się ponownie na nowo to spodoba. No i sobie też pogadamy oczywiście tutaj dużo w tej serii, bo to jest taka fajna, przyjemna, lajtowa seria do gadania. Coś, czego mi brakowało. Tak, wiem, Simon 1 nie przeszedłem 100%, tak, z tego też będą jeszcze odcinki. A nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy opowiadałem wam tę historię, ale opowiem wam historię, jak się zapoznałem z grą Slime Rancher. Bo ja sam ją całą ograłem. Mówię o jedynce, nie o dwójce. Nie widziałem jej nigdzie na YouTubie. Miałem Xboxa pierw, zanim użytkowałem mocno komputer. Miałem Xboxa i na Xboxie raz sobie wchodzę do sklepu, by poszukać jakiś gierek za darmo i pamiętam, patrzę Slime Rancher i dopiero zaplanowany, że ma wyjść tam, nie wiem, za tydzień, za kilka dni, coś takiego. I oglądałem trailer, mówię, ale zarąbista gra. I właśnie to było jeszcze przed Slime Rancherem, czyli mega dawno, zanim wyszedł. I tam była opcja, dodaj do listy życzeń, a może jakby dostaniesz grę za darmo, nie? No i mówię sobie, a wiem, nie mam szczęścia, ale mega fajnie by było sobie dodać ten, zdobyć, nie? I sobie dodaję do listy życzeń, jest dzień premiery i się okazuje, co jest, dostałem Slime Rancher 1 za darmo? Wait, what? No i pobrałem i sobie sam uczyłem się grać w Slime Ranchera. Boże, pamiętam mój pierwszy gameplay ze Slime Ranchera. Do dziś będę to pamiętał. Naprawdę. Niezliczone godziny przed konsolą przegrane w Slime Ranchera. To jest naprawdę piękne. Ale te partikle, wow. Piękne. No i naprawdę nigdy nie zapomnę tych godzin przegranych przed Xboxem w Slime Ranchera 1. Niezapomniane chwile. A to jeszcze głodne. Liczę, że właśnie ze Slime Rancherem 2 też tak będzie. Że Slime Rancher 1 wam wleci jeszcze na kanał. Cała i... że wam się spodoba po prostu ten content. Bo ja zawsze mówię, ja nie robię contentu jednego. Ja robię content z wielu serii. Głównie faktycznie, tak, większość jest Minecrafta, ale to nie tylko opiera się przez ten kanał na Minecrafcie. W przyszłości tu będzie naprawdę bardzo dużo vlogów. W przyszłości chcę zamieszkać, chcę robić vlogi normalnie, chcę robić fajny content dla was, wyjazdy itp. A póki co chcę robić gameplaye. I w przyszłości ten kanał właśnie będzie taki vlogowy, bardziej więc więcej będzie takich piosenek youtuberskich. A póki co chcę się cieszyć, bawić życiem i tak do
20 roku życia myślę, że na tym kanale należy robić gameplaye głównie. Oczywiście potem też będę robił, ale nie wiem już czy na tym kanale, czy jak... Wow! Ale tym fajnie jak biegam. What the fuck! No, a potem albo nowy kanał będzie do gameplay, albo po prostu będzie na przemian z vlogami. To już zostanie ze mną na zawsze, te gry wszystkie. Nigdy nie przestanę grać w gry. Wierzę. Naprawdę. Dobra, sprzedane. Teraz co możemy sobie kupić fajnego? Co tu gdzie się kupywało? Chwila. To o. Kupmy. Tyle. Już nie ma co kupywać. To jest chyba wszystko. Tak. To straszaka nie ma co kupywać już. Mam patent po Simonsze jedynce, że to nie ma sensu. No, nakupywaliśmy sobie wszystko. Slajmikom nie ma już co kupywać. Gdzie się kupuje jakieś rzeczy typu jetpack? O, biedny Bobo. Siehen. Wodny kurczak. Tu? Tak, tu. Dobra, staćmy na to, czego nie chcę. To? To chyba mam. To nie chcę. Jetpack. Tego mi brakuje. To mi niepotrzebne. To mi najbardziej potrzebne. Dobra, to mi niepotrzebne. To by mi się przydało. Dekoracje na razie niepotrzebne, chociaż mnie stać. Musimy sobie uzbierać koniecznie na to. Na jetpacka. Musimy zdobyć Radiant Ore. Czyli musimy się wybrać na wyprawę w naszym pięknym świecie. Właśnie, popatrzmy sobie rancza. Chyba nie wiem jak one wyglądają. Chyba za wiele sobie tu nie popatrzymy. Ale kusi mnie by kupić coś. Po ile one chodzą? 3000, dałem 15 tysięcy. Din. Den. Fajne, fajne. Już się tu urosło wszystko, a tu? Będzie jaskinia, nie? Tego nie mam kupione. Nie. Nie mam kupionego. Dobra, o, siema, no gościu. Jakieś zadanka mamy ciekawe. Cześć, Ogen. Pamiętam cię z pierwszej części bardzo dobrze i nigdy nie czytałem twoich tych. Dostałem od niego to za darmo. Ten coś tam gada sobie. Dobra. Dostałem coś? No nie wiem. Do portala wolałbym nie stawiać na razie. Portala, portalu. Zwał jak zwał. Pamiętam jak się jarałem, gdy dopiero były pierwsze te trailery w Simonsze 2, jak to miało wyjść. Potem gdy wyszło, to mówiłem, o kurde, muszę to kupić. Tymczasem dziś gram sobie na luzie. Daj nic nie wiem. Bo nie oglądałem. O, Laki. Lakuś, nie mam dla ciebie jedzonka, sorki, wybacz mi przyjacielu. No. Pszczółka fajna, robocika. Ta, chciałem powiedzieć, że daj, nie znam fabuły dalsze, nie wiem co jest na końcu, nie wiem jakie są kolejne slajmy, ani nie wiem jakie są kolejne krainy. Przepraszam, jedząc mi się chce. Bo nie oglądałem nigdzie na YouTubie, więc no. Jaskinia Polis, a nie, bo tu nam się otwierało dalsze przedsięwzięcie światowe. Pamiętam kiedyś dużo WRTZ oglądałem w Simonsze, to był czas. Nie będzie tu nic żadnego poda. Chyba tak to się mówiło.
tu skrzynki do otwierania. Albo pond, albo pod. A może pad? Nie, pad nie. W tą stronę był dom. W tą, nie? Nie. No tu jest to. To jeszcze pamiętam. Przez tyle miesięcy, że tu właśnie w tą stronę się szło do kolejnych światów. Pamiętam, że coś się gdzieś tu zbierało. Tylko właśnie nie wiem co i gdzie. To jest ten mój zasłany problem. Siemano. Dobra. Kolejna kraina. Lecimy. Dobra. Tam nie wiem jak wejść. O, plus 50, fajnie. Plus 50 monetek, woda, water. Weźmy sobie wodę. Co tu dalej się robi? To jest za miód. A, to są te buzwaksy. A nie chcę tego, nie szukam tego. Ej, jak ktoś się zna, piszcie mi jakieś porady. W sensie nie spoilery, tylko porady, na przykład jak se pójdziesz tu na tą odblokowaną planetę, coś tam, na przykład tu, w tym miejscu na map, czemu to nie mogę zebrać, to na przykład tam masz właśnie to, czego potrzebujesz, żeby zrobić jetpack. To by było miłe. Właśnie, jak wygląda ta mapa? No bo tu jestem w nowym miejscu. Tak to wygląda. Tam nie mam odblokowane, really? No, jestem tu. Zabawka mnie nabrali, to nie zabawka. Coś mogę tu do cholery znaleźć. Fajnie miło by było. Siemano. Walę im tam taką wodę, nim walnę. Słyszę Luckiego. Lucky, where are you? To też nie jest to, czego szukam. Dajcie mi to, co szukam. Ja się zgubię i zaraz znów nie wrócę do domu. Olej słodki. Siemano. Może weźmy to tych henów, bo i tak nic nie zbieramy. To może je weźmy. No nie wiem. A to ciekawe. Jest to jakiś kurde. O, to się zbiera. Może to jest to! A kociaków tu nie ma, lecimy po to. No nie, 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 chodźcie tu. Tak, to to. Ale to za mało. Włącz stąd. Wysadziłem typa. Kabłum. Czy dwa zbiorniki te... Co to jest? Nie mogłem czegoś zabrać chyba. Mi się tak wydawało. Taki dźwięk. Czasem to jest zaźre FPS, ale tak to jest dobrze. Ej, tam tu jest. Jak się tam chce dostać.
Wywalać tary, no. Wam nie stąd. O nie, a dobra, może jednak się dostanę, może. Nie. O, ale mamy poda. O, cute. Ja to chcę, ja chcę to. Dobra. Ło, pewien spadł. Czyli tam pewnie będzie dojście przez dzięki temu kotkowi. Dobra. Wracamy do siebie. Ciu. Dostałem kawkę GBS-ika. Mniam. Najlepsza kawa. Nie sponsorują mnie, szkoda. What's next? A tu. W tę oto stronę. Dobra. Oby mi to starczyło. Właśnie nie wiem, czy tam potrzebowałem 8 tego na jetpacka, albo 10. 10 to lipa. 8, no to git. Tam miałem 5 już. A tu gdzieś nie było naszego stateczku małego? I portu? Aaa, jest tam. Hołd! Ta kropla wody jak leci. Ale to jest ślicznie. Daj, to jest uśmiech, a tu oczka. Pamiętam jak zawsze... O! Jak zawsze robiłem rysunki ze Slime Rancher. Dalej je mam. Dobra, weźcie sobie tu życie swoim życiem. Ja idę pod to poddawać, podstawiać. Siemano. Ty tu będziesz do końca serii mówić. Dobra, cyk. To, to i to. Pyk. No nie, no się zatłukę. Dobra. W kolejnym odcinku to ogarniemy. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się bardzo spodobał i że zostawicie tą łapkę, która spowoduje uśmiech na mojej twarzy i zmotywuje mnie do kolejnego odcinka. No i życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy, zależy kiedy to oglądacie. Oraz miło by było, gdybyście zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ no bardzo mało brakuje nam do 600, przepraszam, nie 900, do 600 subskrypcji, co chciałbym bardzo jeszcze wbić do końca wakacji. Bo tylko 2 subskrypcje, a to was nic nie kosztuje. Wystarczy kliknąć ten magiczny czerwony guzik, ten magiczny czerwony przycisk, który spowoduje uśmiech na mojej twarzy oraz radość, radość, że udało mi się do końca wakacji wbić tyle subskrypcji. Więc liczę na was, widzowie, nakarmijmy te slajmy i zakończymy ten piękny odcinek. Ale liczę naprawdę, że mi pomożecie. Wierzę, że jesteście dobrodusznymi widzami. O kurde, będziecie mieli tu wyżerkę. Co to kurde? Kupka. Kupę mi zrobiły slajmy, dobra. Ostatnie jeszcze tę, z najlepszą sałatą świata. Z taką to bym se spróbował, kurde. Kurde, morska sałata. Wodna. Przede, no właśnie, mi tu wypadł. Dobrze, widzimy się w kolejnym odcinku, jeśli zostawicie tu fajną ilość łapek, subskrypcję i no, wyświetlonka, będzie wam się podobało, to już jutro, widzowie, zobaczycie kolejny odcinek. Do zobaczenia, no i Eluwina!